odniesień, a niektórzy koledzy, jak Marcin Świetlicki, wprost zaczynali od tego, żeby pokazać, że nie, żadnych serwitutów wobec zobowiązań narodowych czy patriotycznych, czy też solidarnościowych, wtedy się mówiło chyba raczej tak. Natomiast w moim przypadku chyba, tak szczerze mówiąc, to ten klasycyzm był taką próbą usunięcia się z tej linii martyro, złe słowo, no, linii zmagań, że tak powiem. Dał szansę na jakieś szukanie echa, kulturowe podejście do tych kwestii, a nie tylko takie jakieś zaangażowanie literackie, pióra w jakiejś formy aktywności pozaliterackiej, politycznej, czy jakiejś tam patriotyczno-politycznej. Natomiast w życiu to nie, no bo to raczej to jest ta generacja, tu u was było przecież to ten Major, Brulion, punk rock ówczesny, taki rodzaj fanziny, taki rodzaj funkcjonowania, który budował gdzieś na obrzeżach tej struktury, tego podziału bipolarnego, my, oni, to komuniści versus podziemi. Tutaj ta kwestia generacyjności tych zachowań, takich biograficznych postępowań była raczej po tej linii szła, czyli jakiś tam punk rock, jakiś tam zespół Siekiera, towarzystwo Todd Art, późniejsze to, co się stało, tam Miłość chyba, cały ten jazz, scena jazzowa, Brulion, Friedrich Major, jakby to wszystko w tej strukturze jakoś tak funkcjonowało. No i w Krakowie bardzo istotna, co teraz mi uświadomiła rozmowa z Pawłem Chojnackim, była jakieś nasze częściowe zaangażowanie w ruch, jak on się nazywał, to nie wiem, takie demonstracje uliczne przeciwko obecności Sowietów w Krakowie. Pamiętam takie dumę, że myśmy przed ZOMO nie uciekali, w sensie jako ta generacja, to taka była martyrologia bojowa, że tak powiem. Natomiast tak to by wyglądało. Literacko natomiast ciekawie jednak tych wątków jest ciężko, te wątki jest ciężko odszukać. Tak mi się wyda. Pan się z tym nie zgadza. W zasadzie to chyba się zgadza. Zawiesił pan głos, nie widziałem jaka będzie reakcja. No. Tak, tu chciałem jakąś taką pauzę dramatyczną. To jeszcze w ogóle ten kontekst mickiewiczowski, jeszcze można by o nim pomyśleć od takiej trochę innej strony, no bo zarówno nasz wieszcz, jak i pan terminowali przecież początkowo właśnie w szkole no, klasycznej, klasycystycznej. Potem dopiero było to takie radykalne, a może i nieradykalne zerwanie. Ale ja w tym momencie jeszcze tą kwestię bym zawiesił, bo trochę patrząc na swoje notatki Mickiewicza jeszcze dzisiaj będzie. Ale w tym momencie chciałbym spytać i o coś, o co w zasadzie chyba powinienem spytać na samym początku. To też trochę mickiewiczowskie, ale nie w sensie ścisłym. Obce ciało. Jeżeli spojrzymy na spis treści tej wielkiej księgi, mamy tam pańskie najważniejsze tomiki, no w zasadzie wszystkie, które zostały opublikowane oprócz tego jeszcze drugoobiegowego napisu, a potem jakby na prawach, przynajmniej w samym spisie treści, jakby na prawach też osobnego tomu jest wiersz Obce ciało, ponad 50-wersowy poemat, no ale jednak utwór osobny. Nie tak dawno mieliśmy Środę Popielcową, wciąż trwa Wielki Post, a to wiersz pod tym względem również szczególny, no bo przecież w tym czasie pisany. No i może takie pytanie już jakby nie budując jakichś tutaj wielkich kontekstów. Dlaczego akurat Obce ciało, ten wiersz drukowany przecież wcześniej tylko w czasopiśmie, dlaczego on nagle zaczął patronować temu 30-leciu, przynajmniej na okładce? Widzę, co państwo, to ja może przeczytam ten wiersz, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy. A potem państwo i pan Ireneusz i państwo mnie pogonią, będziemy rozmawiać. No bo to jest faktycznie takie, napisane jest to w Środę Popielcową, trochę długo, 2016-2019, taka long lasting Popielec, czteroletni. Obce ciało. Widzeniem będąc czystym, co widziałem? Dziewczęta.
twarze jasne i co zapowiadało wieczór. Wszystko gotowe jak odświętny. W noc wyruszały grupki młodych ludzi. Żadne powstanie, zbrojny czyn. Chłopcy i dziewczyny. To będzie dobra noc. Zapach perfum, obietnica uścisków i spotkań. Jak drżący ranek, nim słońce pociechę ześle nocy, jak źrebie zachłannie wdychające tajemnice mroku lub lepki pączek, zapowiedź wydarzeń, prolog, wyczekiwanie aktora za sceną, wymachiwanie boksera przed walką i jednak niechże będzie młodzieńca przed spotkaniem z panną. Pana młodego pod koniec wesela, kaprala bombardiera na widzenie z żoną, więźnia na pryczę, głodnego na obiad, lekarza na pacjenta czy gwoździa na obraz. Widzeniem będąc czystym, to odczytywałem, brodząc pomiędzy nimi, ulicami, miastem w poniedziałek koło 18. Załgany przecie, bo się wciąż wciskało w widzenie czyste obce ciało. Gdyż ja nie spieszyłem nigdzie, ja raczej jastrzębim trybem wypatrywałem miejsca, by nagle skrócić dystans. Lecz z bardzo wysoka, z daleka to widzenie moje odsunięte było. Ja się nie spieszyłem nigdzie. Zapewne bitwę swą stoczywszy już w przódy. Nie wcale beznamiętnie patrzyłem na ich ruchy, mimikę, słowa, gesty. One mnie już nie niosły i nie dotyczyły. Byłem jak ten, co patrzy z drugiej strony, bo sny się spełniły, a z nimi życie przeszło i się układało jak długa, płaska równina. W dali może światło, lecz tutaj wokół, jak w jakimś półmroku, co ciężar jakiś każe dźwigać wokół, tak, ciężkie spojrzenie. I do domu droga daleka, lecz zapamiętana. Bo większość rzeczy wraca do mnie, jak zadana rana, jak refren, powtórzenia, echo, jam ciężar, oni lekkość, spełnienie, nadzieja. Osadza się w powietrzu kształt i zaraz wietrzeje. Chciałem im coś powiedzieć od siebie, widzeniem będąc czystym, które zawiść osnuwa i smutek. Lecz nic nie mówiłem, tylko się gapiłem. Tak, to widzenie, obce ciało, no to jest obce ciało, to jest, proszę Państwa, starszy pan w poniedziałek na ulicy. Raz, i taka możliwość, trochę odklejony, trochę patrzący, jak się życie toczy, a on już z boku, trochę po drugiej stronie, już ma doświadczenie, jakiś rodzaj ciężkości w sobie życiowej, już go tam patrzy, już się domyśla, jak pachnące dziewczyny z pachnącymi chłopakami gdzieś pójdą, coś się zdarzy, to już nie jego sprawki, on ma taki dystans, wiek. A z drugiej strony oczywiście jest tam taki, być może też wymiar tego obcego ciała, że tak, to jastrząb ten, gdy on jest wysoko, ale jak trzeba, to doskoczy i złapie. Czyli ma taki rodzaj łowczy charakter. On nie jest tego świata. Upiorem jest, tak jak pan łaskawie Redo już kiedyś zauważył, taki ktoś, kto jest upiorny, trochę upiorny upiór. Obserwator, widz, kogoś to dotyczy, trochę go nie dotyczy. Może to twórca jest, poeta, który nigdy nie jest częścią tego, co się dzieje, zawsze ma jakiś rodzaj problemu, żeby być częścią czegoś, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Dużo tych znaczeń tego obcego ciała jest i patrzenia przez to obce ciało na to, co jest wokół. Skoro dużo znaczeń, to ja jeszcze pozwolę mniej sobie... Mniej przynajmniej, może jest więcej. Ja sobie jeszcze pozwolę tutaj troszkę ponurtować dalej. Spodziewałem się tego, no cóż. Widzeniem będąc czystym, to fraza taka trochę Mickiewiczowska, właśnie z utworu Widzenie, to znaczy być może kojarząca się właśnie z tamtym utworem Mickiewiczowskim. Tam mamy takie słowa: w dziwnym widzeniu i światłem byłem i źrenicą razem. Znowu takie bardzo pleonastyczne w zasadzie stwierdzenie. Widzenie, które jest i źrenicą, i światłem razem, a tutaj z kolei w pana poemacie widzeniem będąc czystym. Czy mógłby to być jakiś jeszcze kontekst interpretacyjny, czy
po prostu skojarzenie czytelnicze. Nie, absolutnie tutaj przyszpilany poeta ucieknie w erudycję. To jest taka dobra metoda. Oczywiście erudycję związaną z lekturowymi przygodami. Ja szczerze powiem, zresztą to panu zawdzięczam, bo nie widziałem, że to o to chodzi. Ale ja bardzo głęboko kiedyś czytałem ten właśnie poemat, wiersz Mickiewiczowski Widzenie. W jakichś tam latach 90. nawet pojechałem na jakiś wykład głosić w jakimś towarzystwie Mickiewiczowskim, gdzieś do dworku Mickiewicza pod Poznaniem. Tam nieumiejętnie próbowałem zanalizować ten wiersz Mickiewiczologa. Nie będąc Mickiewiczologiem, domyślacie się państwo, jaki efekt był tego ze strony audytorium mojego, bo to nie byli zadowoleni z tych analiz. Natomiast ja miałem takie wrażenie, że to jest wstrząsający wiersz, ten Mickiewiczowski wiersz, absolutnie poruszający i taki dogłębnie ustawiający sytuację próby zdobycia czystego spojrzenia na rzeczywistość, która jest niemożliwa, że zawsze ona jest zabrudzona przez coś, to widzenie, a próba jest taka, że chcemy dążyć do tego, żeby opisać byt, jaki on jest sam w sobie, pięknie powiedziane. Przeze mnie teraz, nie przez Mickiewicza, tylko że to po prostu zawsze jesteśmy skażeni, to widzenie jest marzeniem, żeby było ono czyste, ale to jest dążenie jakieś tam, żeby zobaczyć to tak naprawdę, jak istnieje. Ale jak się czyta obok tej Mickiewiczy, tam obok pisane, to ta cena, którą sobie autor płaci za to widzenie czyste, to jest dosyć taka, mówiąc brutalnie, diaboliczna. I o tym tam mówiłem na tej konferencji. I to było takie dziwne, bo tam mam wrażenie, że poeta dotyka takich kwestii, że to jest nieludzkie widzenie. I to może być albo anielskie, albo nieanielskie. Albo to drugie. I zostawia nas, moim zdaniem, z takim rozwiązaniem tego problemu, że ludzkie widzenie musi przejść przez jego ciało ludzkie, a nie może marzyć, że będzie widział jak anioł, czy Bóg, czy diabeł. Tak, to zrozumiałem. Wtedy. Jak patrzymy na szereg pańskich utworów, tak mi się przynajmniej wydaje, to ta problematyka widzenia czystego albo nieczystego chyba pojawiała się już znacznie wcześniej. I to w takiej sferze, tak sobie myślę, obrazowej, metaforycznej. Bo często jest tak, jeżeli pisze pan profesor o niebie, to jest to niebo niskie, zasnute chmurami. No właśnie takie nieczyste, kapliczne. Jeżeli patrzymy już na jakieś czyste niebo, ono często jest zasłonięte koronami drzew. To są może przykłady takie dość proste, ale patrząc na przykład na wiersze z lat 90. odnoszę takie wrażenie, że tam się wiele dzieje, ale słów jest mało. Jesteśmy na jakimś wielkim polu symboli, a na kartce zostają 2, 3, 4, 5 wersów, jak takie ślady, no właśnie, znowu ślady takie czyste, nieczyste. Czy też tak moglibyśmy to ujmować, czy może nie? Tak lub nie. Wiecie państwo co, to jest taki problem dla ja, jak to powiedzieć uczciwie, cały ten, to jest druga książka moja, która absolutnie stanowiła przeskok w stosunku do tej pierwszej książki i ona faktycznie jest takim rodzajem próby zapisu bardzo krótkiego, gnomicznego tego, co się dookoła dzieje. To są takie króciuteńkie, jak porównacie państwo ten wiersz, który czytałem, ten taki długi, to one są naprawdę takie krótkie i dlatego wydaje mi się, że mam absolutnie rację, że to jest taka próba dotarcia do pielgrzymka, bo to jest nieudana pielgrzymka, to wszystko jest nieudane. Być może to bardzo panu dziękuję za to, o co pan mnie teraz pytał, bo być może to jest jakaś głęboka zasada, że to jest ślady do pielgrzymki, do tego opisu absolutnego, czystego, takiego, który trafia rzeczywistość w jej ogromie. Tam jest taki jeden wiersz, który mnie zaskoczył, bo mi się go
udało, jak znajdę go teraz, bo nie byłem przygotowany. Jest taki strasznie porażający dla mnie, kiedyś go sobie uświadomiłem, wiersz, który w zasadzie jest, jest wyrokiem na człowieka wobec bytu. I wyrokiem przerażającym, jak sobie go człowiek uświadomi, w konsekwencjach swoich. Wiatr i życie, lipa, zrzęte łany. Jeszcze nas czeka długie pożycie z tym, co tak wiernie zdradzamy. Jak się to powtórzy 10 razy, wiatr i życie, lipa, zrzęte łany, jeszcze nas czeka długie pożycie z tym, co tak wiernie zdradzamy, to mamy sytuację naprawdę człowieka, który jest zdrajcą tego, co jest. Taki wyrok. I drugi taki wiersz z tego okresu, Lekcja przyrody, też taki utwór, który trochę stara się zrozumieć istnienie poprzez oglądanie tego, co widać. Blisko. Horyzont to wzgórza białe od żaru. Bliżej fragment wieży z resztką zegara, łąka w falach i las, co ją trzyma w barach. To ramy. Do pejzażu przyłącza się wiatr. Wyobraź sobie przerębel. Wyobraź sobie przerębel. Wewnątrz jest to, co trwa. Pod widzialnym, czy wewnątrz widzialnym. Tak, to tyle. Także to dobrze. Dobrze pan prowadzi tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Staram się tu jeszcze... No właśnie, kolejny kontekst, który teraz przyszedł mi do głowy, a propos tego wiersza z przeręblem. Jesteśmy we Wrocławiu, a to przecież też miasto Anioła Ślązaka, a od Anioła Ślązaka też nie jest aż tak daleko do Mickiewicza i też nie jest aż tak daleko potem do tej całej liryki lozańskiej i do pewnego opatrzenia na rzeczywistość. Wewnątrz jest to, co trwa, no właśnie, a tym, co trwa, i tutaj mógłbym zrobić taki wielokropek i spytać, czy to są takie podobieństwa, jakieś takie proweniencje założone, czy też po prostu to widzenie, no już jakby mówiąc wprost, po prostu Boga, księgi Boga w rzeczywistości, odczytywanie jej, czy tak by ten Pana podmiot, Pana bohater, czy tak by to się... Ale on chyba tak tego jeszcze tego tak nie odczuwał jeszcze wtedy, wydaje mi się. To jest raczej... On chyba nie widzi jeszcze tego transcendentnego czegoś, co jest wewnątrz. To nie jest ten etap tego bohatera, tego narratora, tego historii, która jest tutaj opowiadana. On chyba jeszcze nie wie. Mi się wydaje, że patrząc też biograficznie na tego narratora młodego z dzisiejszej perspektywy, to mam wrażenie, że to mu się później dopiero odsłoni. On zadaje pytania nieustannie o sedno i patrząc na istnienie, ale nie kieruje tego odpowiedzi nigdzie jeszcze, wydaje mi się. Patrzy uczciwie, no i ile może, a do czego go to prowadzi, to chyba jeszcze w nieudanej pielgrzymce, która jest pielgrzymką już, nie? To on nie wie. Natomiast dalej, jak to dobrze happy end jest, to on dowie się, wydaje mi się, z następnych książek, ale w tej nie. Jeszcze za wcześnie, za młody. Musi pożyć jeszcze trochę chłopina, żeby mu się coś tam otworzyło w głowie. Albo nie otworzyło. To z tych młodości przejdźmy może jeszcze raz do Obcego Ciała. Tam są takie słowa, w poniedziałek koło 18:00, żadne powstanie, przerzutnia, zbrojny czyn, chłopcy i dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. Trochę to wszystko niejasne, kalamburowe, czyste, nieczyste, powidokowe i pewnie także palimpsestowe. Ale skoro już jesteśmy tutaj 5 marca, a więc no, zaledwie 4 dni po naszym święcie, Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
No właśnie, nie tylko w obcym ciele, ale przecież od dawna postać partyzanta, partyzanta prawdy, jakichś żołnierzy dosłownych, żołnierzy metafizycznych, czy też w ogóle człowieka, który jest żołnierzem w swoim życiu, który walczy z szatanem, światem i ciałem. To motyw ważny w pańskiej poezji, ale nie chodzi mi w tym momencie jakby o sam ten motyw mocno barokowy, ale może bardziej właśnie o ten temat wojskowości, bojowości i właśnie z naciskiem już konkretnie na te postaci wyklęte. Kiedyś w pewnej rozmowie wspominał pan profesor o nieopublikowanej powieści na przykład. Ale to są późniejsze czasy znacznie, bo co to jest? Okej. To jest, tak faktycznie ta powieść była pisana, nie powstała całe szczęście nigdy. Natomiast myślę, że to wszystko jest pewnego rodzaju historia tej postaci. Ja bardzo ciekawy, wiadomo, że tak sobie można mówić o swoich wierszach, które trochę jak nie swoje traktuję, bo to już dawne lata są. W związku z tym trochę tak się na to patrzy jak na cudze trochę, no nie moje, no nie, takiego przywiązania osobistego chyba do nich nie ma, dlatego mogę sobie na to patrzeć, bo mocno krytycznie niekiedy na tego autora. I tam faktycznie taki wątek, który przewija się, to jest wątek wojny, no takich zmagań, militarny, w sensie oczywiście mocno barokowny. Ja jednak jestem staropolaninem i dla mnie to wykształcenie Miles Christianus to jest takie wykształcenie ważne, no jakby formacja duchowo-intelektualna, że człowiek niekoniecznie myślę nawet o Mikołaju Sępieszarzyńskim, ale myślę o pewnej filozofii człowieka, że człowiek jest podmiotem, bytem, który ma walczyć o siebie nieustannie, nie poddawać się, jest w pewnych zmaganiach ze słabościami, grzechami, lenistwem, jak nazwiemy grzech lenistwem, czy obibostwem, czy niegrzecznością w stosunku do drugich i uświadomimy sobie, że tym wtedy stajemy się człowiekiem, kiedy się zmagamy z tymi różnymi ograniczeniami, no to mamy świadomość zmagań, wojny partyzanckiej. Albo frontalnej. A z drugiej strony, oczywiście postać partyzanta, nazwałem go takim wierszu partyzantem prawdy, że tak tomik był zatytułowany, tak trochę na przekór narracjom poetyckim, które wtedy zaczynały funkcjonować, one były takie odklejone od tego typu wizji człowieka. Raczej wszystko płynie, wszystko miło, hedonizm i tak dalej. Kto się walczący jest, to jest słaby. Ale ja przeczytam ten wiersz może, bo on taki ma swój charakter, jak pan pozwoli, państwu oczywiście. Można, ewentualnie szósta rocznica, bo to jest z tego tomiku właśnie Partyzan Prawdy, tam jest takie gnomiczne sformułowanie, które gnomiczne on polega na tym, że w zasadzie wcale nie jest gnomiczne, tylko jest aliteracją, to tylko o to chodzi w tym całym wierszyku. Natomiast jest to wiersz sytuacyjny, który opowiada, no właśnie, znowu tego narratora próbuje charakteryzować, to znowu jest w jakimś miejscu, znowu jest w jakiejś sytuacji i próbuje się w tej sytuacji jakoś odnaleźć, ale jak, to spróbujmy zobaczyć. Szósta rocznica. Przy oknie, więzy z widokiem na drzewa, ptaki, ulice. By nie zamieszać się w to, co on, stojąc przy mapie, wylicza. Tu transzeje, stamtąd nacierają czołgi, lotnictwo cofnęło pomoc, jesteś sam. Trzymaj się karabinu i zmykaj. Więc zmykam. Drzewa, ptaki, zieleń, jak wędrowiec w drodze na górę. Skalne grzbiety to jeszcze przyszłość. Za sobą mam bardziej płaską strukturę. Część druga. Dziś znowu nie...